Witam, dzisiaj wytłumaczę, czym jest senjutsu. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka to są moi wspierający, którzy mają opanowany tryb mędrca do perfekcji. Ale zanim zaczniemy, serdecznie zapraszam na serwis Eneba, gdzie możecie kupić gry z serii Naruto i nie tylko, a jeśli użyjecie linku z opisu, ja dostanę z tego powodu mały procencik od waszego zakupu. Dzięki. Senjutsu jest to specjalna dziedzina jutsu, która wykorzystuje energię naturalną wokół użytkownika. Osoby praktykujące senjutsu nazywani są mędrcami, potrafią oni czerpać tę energię naturalną i wymieszać ze swoją czakrą, żeby stworzyć czakrę senjutsu, która jest znacznie mocniejsza niż zwykła czakra. Umożliwia ona używanie większej ilości potężnych jutsu, które bez takiej czakry byłyby niemożliwe lub groźne. Przykładowo Rasen Shuriken Naruto został ulepszony dzięki czakrze senjutsu i mógł nim rzucać, a dodatkowo eliminowało to możliwość zranienia samego siebie. Senjutsu można nauczyć się w trzech miejscach, o których wiemy. Po pierwsze, najbardziej nam znana Góra Myoboku, drugim miejscem jest jaskinia Ryuchi, a trzecim Las Shikotsu, o którym zupełnie nic nie wiemy. Przypomnę teraz proces nauki senjutsu. Najpierw użytkownik musi nauczyć się wyczuwać energię naturalną w otoczeniu i zgromadzić ją w ciele. Następnie musi zrównoważyć tę energię z energią fizyczną i duchową, które zebrane do kupy tworzą właśnie czakrę senjutsu. Jeśli do tej mieszanki użyjemy zbyt małej ilości energii naturalnej, senjutsu po prostu nie zadziała. Natomiast jeśli zgromadziliśmy jej za dużo, co jest bardziej prawdopodobnym scenariuszem, spowoduje to, że użytkownik zamieni się w kamień. Jest trochę inaczej w przypadku ludzi, bo musicie wiedzieć, że senjutsu nie używają jedynie ludzie, ale też żaby. Jednakże jeśli użytkownik trenuje w jaskini Ryuchi i wchłonie zbyt dużo energii naturalnej, przemieni się w węża. Jeśli trenuje na górze Myoboku, przemieni się w żabę. Tak działo się wielokrotnie z Naruto, a nawet z jednym z Painów podczas walki z Naruto, który wchłonął jego mieszankę. Proces ten można oczywiście odwrócić. Wystarczy, że energia naturalna zostanie wydalona z ciała, zanim się ona w pełni przekształci. Jeśli użytkownik by tego nie zrobił i proces przemiany by się zakończył, to zostałby on już na zawsze przetransformowany. Musicie wiedzieć, że umiejętności wykorzystania czakry senjutsu nie są tym samym, co używanie trybu mędrca i tak było chociażby z Orochimaru. Potrafił on używać czakry senjutsu i skonstruować przeklętą pieczęć, ale nigdy nie potrafił używać trybu mędrca. Też członkowie klanu Jugo posiadają unikalny kod genetyczny, który pozwala im wchłaniać energię naturalną i z jej pomocą przechodzą przemiany, ale nie jest to wciąż tryb mędrca, więc czym on jest? Tryb mędrca to nic innego jak kolejny boost do mocy użytkownika. Dzięki niemu parametry fizyczne oraz możliwości takiej osoby są niesamowicie zwiększane do momentu, w którym ten tryb mędrca przestanie działać. U niektórych, tak jak u Naruto, ten tryb mędrca wydaje się wręcz być po prostu efektem stworzenia czakry senjutsu, po którym z automatu przechodził w ten tryb, ale jest jeden warunek. Osoba, która chce wejść w ten tryb, musi być nieruchoma podczas pobierania energii naturalnej. Tryb mędrca posiada nie tylko benefity do mocy, ale też do regeneracji. Przykładowo, jeśli Naruto używa jakiegokolwiek ninjutsu bez senjutsu, to wyczerpuje swoją własną czakrę, a co za tym idzie, znacznie szybciej się męczy. Natomiast wraz z wykorzystaniem senjutsu, wykorzystanie czakry jest mniejsze, ponieważ jej część jest zastępowana przez energię naturalną. Tryb mędrca nie jest też dla wszystkich. Jeśli użytkownik nie posiada wystarczająco silnego ciała, tak jak właśnie wcześniej wspomniany Orochimaru, to nie jest on w stanie używać Sage Mode'a. Trzeba też wielkich rezerw czakry, ponieważ jeśli ich nie ma, to zostanie on po prostu przytłoczony przez energię naturalną. Można to sobie prosto wyobrazić na zasadzie naczynia z różnymi płynami. Tak jak już mówiłem, użytkownik musi zmiksować trzy różne energie, więc gdy założymy, że użytkownik początkujący pobiera około 300 ml energii naturalnej, to nie ma problemu, gdy taki Naruto bez żadnego przygotowania jest w stanie dysponować taką samą ilością energii duchowej i fizycznej. W
wszystko jest po równo, można używać senjutsu. Problemem jest, gdy weźmiemy takiego konohamaru. Jeśli na początku pobierze 300 ml energii naturalnej, ale jego zasoby energii duchowej i fizycznej to maksymalnie 150 ml, to z automatu rodzi się problem. Konohamaru zmienia się w żabę, elobenc i po postaci. Oczywiście jest to tylko przykład i wymyśliłem te ilości na potrzeby wytłumaczenia tego, ale wiecie o co chodzi. Komuś z mniejszymi rezerwami czakry może być znacznie trudniej opanować senjutsu lub może się to dla niego okazać awykonalne. Senjutsu ma też jedną wielką zaletę, która w codziennym życiu raczej się nie przyda takiemu Naruto, ale dzięki użyciu czakry senjutsu, kule poszukujące prawdy nie są w stanie zniwelować technik opartych na senjutsu. Tymczasem właśnie dzięki nim można niwelować każde inne jutsu. Istnieją też swego rodzaju drogi na skróty. Ropuchy z góry Myoboku opracowały dwa narzędzia, które ułatwiają osiągnięcie trybu mędrca. Jest specjalny olej na ciało, dzięki któremu użytkownik będzie łatwiej pobierał energię naturalną pasywnie i niestety wyparuje on, jeśli zostanie użyty poza górą Myoboku, więc jest wykorzystywany tylko w celach edukacyjnych. Jest też specjalna laska, dzięki której po uderzeniu wyrzuca calutką energię naturalną z osoby, która próbuje ją zebrać. Pozwala to pomóc zbieraczowi, jeśli ten pobierze zbyt dużo energii i niweluje się w ten sposób proces przemiany postaci w kamień czy też żabę. W jaskini Ryuchi proces wygląda inaczej, dużo prościej. Osoba musi zostać ugryziona przez mędrca białego węża, który w ten sposób wstrzykuje jej naturalną energię. Jeśli ciało jest wystarczająco silne i wytrzyma wcześniej wspomniany zastrzyk, to wąż zaakceptuje moc bez żadnych zastrzeżeń. Jeżeli natomiast ciało tego nie wytrzyma, to wąż pożre taką osobę. Zalety trybu mędrca są następujące. Siła fizyczna, szybkość, wytrzymałość, refleks, percepcja są zwiększone. Taijutsu, ninjutsu, genjutsu również są lepsze. Poprawiają się sensoryczne zdolności użytkownika, ponieważ czuje czakrę wokół siebie i nie musi widzieć ataków, żeby o nich wiedzieć. Mędrcy z góry Myoboku są w stanie przekształcić otaczającą ich energię naturalną w przedłużenie ich ciała, tak jak to Naruto zrobił w walce z Painem. Wyglądało to, jakby nie trafił jednej ze ścieżek, a jednak. Mędrcy z jaskini Ryuchi za to są w stanie użyć energii naturalnej do ożywienia substancji nieorganicznych i potrafią je kontrolować, tak jak Kabuto to zrobił podczas walki z Itachi i Sasuke. I ostatnią zaletą jest to, co już mówiłem, jeśli użytkownik zdolny do wchłaniania czakry spróbuje wciągnąć czakrę senjutsu, to bez wcześniejszego treningu zamieni się w kamień. Dodatkowo taki Naruto zrobił jednej ze ścieżek psikusa i zwiększył dawkę energii naturalnej w swoim ciele, co spowodowało, że zwiększyło to prawdopodobieństwo przemiany ścieżki w kamień. Wady są dwie. Zazwyczaj jeśli chce się przejść w tryb mędrca, trzeba pozyskiwać energię naturalną w bezruchu, co powoduje, że wtedy użytkownik jest niezdatny do walki. Im więcej użytkownik trenuje senjutsu, tym bardziej skraca czas potrzebny do naładowania czakry senjutsu. Bywały nawet takie przypadki, że niektórzy byli w stanie bez wcześniejszego przygotowania przejść w ten tryb. Ogoniaste bestie również przyspieszają proces gromadzenia energii pod warunkiem, że osiągnęło się harmonię ze swoją ogoniastą. Druga wada wiąże się z pierwszą. Użytkownik walcząc rusza się, więc podczas bitwy nie jest w stanie bez końca używać tego trybu. Domyślam się, że czym większe rezerwy czakry i dłuższe pozyskiwanie energii naturalnej, tym dłużej można utrzymać taki tryb. Analogiczne jest paliwo do jakichkolwiek urządzeń czy samochodów. Jeśli użytkownik będzie miał czas, aby zrobić mieszankę i zatankuje siebie w taką czakrę senjutsu, to w zależności od tego, ile pali tej czakry i jaką ma pojemność, tyle może czasu używać trybu mędrca. Załóżmy więc, że litr czakry senjutsu starcza na 5 minut. Jeśli Naruto ma pojemność 2 litrów i zaleje się do pełna, może używać trybu mędrca przez 10 minut. Jeśli Hashirama ma pojemność 1,5 litra, to będzie mógł przy pełnym zalaniu używać trybu mędrca przez 7,5 minuty. Jeśli nie jest w stanie posiadać większej ilości czakry, to z automatu nigdy nie prześcignie Naruto w utrzymaniu trybu mędrca przy takim samym spalaniu. Proste, prawda? Ale są jeszcze pewne kruczki na ominięcie tych wad.
Senpo Ryosei no Jutsu jest to technika, która pozwala się połączyć z użytkownikiem Senjutsu, który zbiera dla danego użytkownika energię naturalną bez końca, gdy ten się porusza. Robił tak Jiraiya wraz z Fukasaku i Shimon, gdzie właśnie te dwie żaby zbierały dla niego energię naturalną, podczas gdy on walczył. Ominięciem czasu używania trybu męstwa przez Naruto oczywiście były klony. Typ stawiał klony w innym miejscu, które dla niego zbierały energię naturalną, a gdy ich potrzebował, to klon znikał, a cała energia leciała do niego. Są jednak tu większe ograniczenia, ponieważ Naruto potrafił używać tylko 5 klonów do zbierania energii naturalnej, ponieważ jak stwierdził, więcej klonów by spowodowało, że nie będą one na tyle skupione, żeby tą energię pobierać. Kabuto znalazł sobie jeszcze inne rozwiązanie. Przejął DNA Jugo i wszczepił je sobie, co pozwalało mu na pasywne pobieranie energii naturalnej. I to już by było na tyle w tym odcinku, a jeśli nadal brak wam Naruto contentu, to macie tutaj proponowane filmiki z mojego kanału. Elo!